Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 158. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 103, wersety od 8 do 16. Miłosierny Pan i łagodny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę. Nie wiedzie sporu bez końca, i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak trwała jest jego łaska dla tych, co się go boją. Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki. Jak się lituje Ojciec nad synami. Tak pan się lituje nad tymi, co się go boją. Wie on, z czego jesteśmy utworzeni. Pamięta, że jesteśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat na polu. Ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma. I miejsce, gdzie był, już go nie poznaje. Za chwilę przeczytamy drugą księgę kronik, rozdziały od pierwszego do trzeciego gdzie usłyszymy o początkach panowania króla Salomona, jego prośbę o mądrość oraz przygotowanie do budowy świątyni jerozolimskiej. Te fragmenty ukazują, jak Salomon, kierowany mądrością daną mu przez Boga, przystępuje do realizacji wielkiego dzieła zapoczątkowanego przez swojego ojca Dawida. Umocnił się potem Salomon syn Dawida w swojej władzy królewskiej, a Pan, Bóg jego, był z nim i bardzo go wywyższył. Przemówił wówczas Salomon do całego Izraela, do tysiączników i setników, do sędziów i do wszystkich książąt całego Izraela, naczelników rodów. Poszedł potem Salomon i z nim całe zgromadzenie na wyżynę, która jest w Gibeonie. Ponieważ tam był namiot spotkania z Bogiem sporządzony przez Mojżesza, sługę Pańskiego, na pustyni. Jednakże Arkę Bożą przeniósł Dawid z Kiriat jearim na miejsce przez siebie przygotowane dla niej. Rozbił bowiem dla niej namiot w Jerozolimie. Tam, przed przybytkiem pana, znajdował się ołtarz z brązu, który wykonał Besaleel, syn Uriego, syna Hura. Do pana porady poszedł Salomon wraz ze zgromadzeniem. Wszedł tam Salomon przed oblicze Pana na ów ołtarz z brązu, który należy do namiotu spotkania, i kazał złożyć na nim tysiąc ofiar całopalnych. Tej to nocy ukazał się Bóg Salomonowi i rzekł: Proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł Bogu, Tyś okazywał mojemu ojcu Dawidowi wielką łaskę, a mnie uczyniłeś w miejsce jego królem. Teraz, Panie Boże, Niech się wypełni Twoje słowo dane mojemu ojcu Dawidowi, bo Ty sprawiłeś, iż jestem królem nad narodem tak licznym jak proch ziemi. Teraz udziel mi mądrości i wiedzy, aby mógł występować wobec tego ludu. Któż bowiem zdoła sądzić ten lud Twój tak wielki? Wówczas odpowiedział Bóg Salomonowi: Ponieważ to jest w Twoim sercu, a nie prosiłeś o bogactwo, o skarby i chwałę. Ani o śmierć tych, którzy cię nienawidzą, ani o długie życie, ale prosiłeś dla siebie o mądrość i wiedzę, aby sądzić mój lud, nad którym ustanowiłem cię królem. Przeto daję ci mądrość i wiedzę, ponadto obdaruję cię bogactwem, skarbami i chwałą, jakich nie mieli królowie przed tobą i nie będą mieli po tobie. Odszedł wówczas Salomon z wyżyny, która jest w Gibeonie, sprzed namiotu spotkania, do Jerozolimy i panował nad Izraelem. Powiększył następnie Salomon liczbę rydwanów oraz jezdnych, także miał 1400 rydwanów i 12 tysięcy jezdnych. Rozmieścił ich w miastach rydwanów i przy królu w Jerozolimie. Złożył zaś król srebra i złota w Jerozolimie jak kamieni a cedrów tak wiele, jak sykomor w Szefeli. Konie, które posiadał, Salomon sprowadzał z Egiptu i z Koła. Wędrowni kupcy króla sprowadzali je za pieniądze z Koła. Przybywali i przywozili z Egiptu rydwany za 600 cyklów, konie zaś za 150. Tak samo za ich pośrednictwem sprowadzano je dla wszystkich królów hityckich i aramejskich. Rozkazał też Salomon, aby wybudowano dom dla imienia pańskiego, a dla niego samego pałac królewski. Odliczył potem Salomon siedemdziesiąt tysięcy mężczyzn do dźwigania i osiemdziesiąt tysięcy do wydobywania kamienia w górach, a nadzorców nad nimi trzy tysiące sześciuset. Następnie przesłał Salomon do Hurama, króla Tyru, takie słowa: Uczyń, jak uczyniłeś mojemu ojcu Dawidowi, przysyłając mu drewno cedrowe. "By wybudować mu dom na mieszkanie, oto ja buduję dom dla imienia Pana, Boga mego, aby mu go poświęcić, aby palić przed nim wonne kadzidło, składać nieustannie chleby i ofiary całopalne rankiem i wieczorem, w Szabaty i w dni nowiu Księżyca, w święta Pana, Boga naszego i to na wieki w Izraelu. Dom ten, który ja buduję, będzie wielki." Albowiem nasz Bóg większy jest od wszystkich Bogów. Którzy zdoła wybudować mu dom, skoro niebiosa i najwyższe niebiosa nie mogą go ogarnąć? Kimże ja jestem, aby wybudować mu dom, choćby tylko po to, by palić przed nim kadzidło? Przyślij mi teraz mądrego człowieka, aby umiał wyrabiać przedmioty ze złota i srebra, z brązu i żelaza, z purpury, karmazynu i fioletowej purpury. Aby umiał rzeźbić i współpracować z artystami, którzy są ze mną w Judzie i w Jerozolimie, których przygotował mój ojciec Dawid. Nadeśli mi też drewna cedrowego, cyprysowego i sandałowego z Libanu. Wiem bowiem, że słudzy Twoi umieją wycinać drzewa Libanu. Oto moi słudzy będą razem z Twoimi sługami, aby przygotować mi drewno w wielkiej ilości. Albowiem dom, który ja buduję, będzie wielki i budzący podziw. A oto daje na wyżywienie dla drwali, twoich sług ścinających drzewa, dwadzieścia tysięcy kor wymłóconej pszenicy, dwadzieścia tysięcy kor jęczmienia, dwadzieścia tysięcy bat wina i dwadzieścia tysięcy bat oliwy. Na to odpowiedział na piśmie król Tyru-Huram i wysłał je do Salomona. Ponieważ pan umiłował swój lud, Ustanowił ciebie nad Nim Królem. Następnie mówił huram. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, który uczynił niebiosa i ziemię, który dał królowi Dawidowi syna mądrego, roztropnego i rozumnego, tak, iż będzie budował dom dla Pana, a dla siebie pałac królewski. Posyłam ci obecnie mądrego, roztropnego człowieka, hurama Abi, syna pewnej kobiety spośród Danitek i z ojca Tyryjczyka. Umie on wyrabiać przedmioty ze złota i ze srebra, z brązu i z żelaza, z kamieni, z drewna, z czerwonej i z fioletowej purpury, z bisioru i karmazynu. Będzie on wykonywał wszelkie rzeźby i obmyślał każdy projekt, jaki będzie mu dany razem z Twymi artystami i z artystami mego Pana, a Twego Ojca Dawida. Teraz więc niech przyśle mój pan swoim sługom pszenicę i jęczmień, oliwę i wino, o których mówił. My zaś będziemy wycinać drzewa z Libanu stosownie do twej potrzeby i sprowadzimy je morzem na tratwach do Jafy. Ty zaś każesz je dostarczyć do Jerozolimy. Policzył więc Salomon wszystkich mężczyzn obcoplemieńców zamieszkałych w ziemi Izraela według spisu jego ojca Dawida. Znalazło się ich 153 tysiące sześciuset. 70 tysięcy z nich przeznaczył do dźwigania, 80 tysięcy do wydobywania kamienia w górach, a 3600 na nadzorców, aby dopilnowali pracy ludu. Wreszcie Salomon zaczął budować dom pański w Jerozolimie na górze Moria, która została wskazana jego ojcu Dawidowi w miejscu, jakie przygotował Dawid na klepisku Ornana Jebusyty. Zaczął zaś budować drugiego dnia w drugim miesiącu, w czwartym roku swego panowania. Wymiary budowy Domu Bożego dane przez Salomona były następujące. Długość w mierze starożytnej 60 łokci, szerokość 20 łokci. Sień, która była przed główną budowlą świątyni, miała szerokości 10, a długości, stosownie do szerokości świątyni, 20 łokci, wysokości zaś 30 łokci. Wewnątrz pokryto ją czystym złotem. Wielki dom natomiast wyłożył drewnem cyprysowym, pokrył dobrym złotem, ponadto przyozdobił na wierzchu palmami i łańcuchami. I wyłożył też dla ozdoby ten dom drogocennymi kamieniami, a złoto było złotem sparwa im. Złotem pokrył belki, progi, ściany i drzwi domu, a na ścianach wyrzeźbił cheruby. Zbudował też miejsce najświętsze. Długość jego wynosiła dwadzieścia łokci, stosownie do szerokości domu, a szerokość jego również dwadzieścia łokci. Pokrył je dobrym złotem o wadze sześciuset talentów, ciężar zaś gwoździ pięćdziesiąt cyklów złota. Także i górne pomieszczenia pokrył złotem. W miejscu najświętszym uczynił dwa cheruby, dzieło wyrzeźbione artystycznie, i pokrył je złotem. Skrzydła cherubów rozciągały się na dwadzieścia łokci. Jedno skrzydło sięgające do ściany przybytku miało pięć łokci. Drugie skrzydło dotykające skrzydła drugiego cheruba również miało pięć łokci. Podobnie i skrzydło drugiego cheruba sięgało ściany przybytku i miało pięć łokci, a skrzydło drugie także miało pięć łokci i dotykało skrzydła pierwszego cheruba. Skrzydła tych cherubów rozciągały się na dwadzieścia łokci. Stały one na nogach z twarzami zwróconymi ku przybytkowi. Sporządził także zasłonę z fioletowej purpury, ze szkarłatu, z karmazynu i z bisioru, następnie wyszył na niej cheruby. Postawił potem przed świątynią dwie kolumny o wysokości trzydziestu pięciu łokci, a głowica na szczycie każdej z nich pięciołokciowa. Wyrzeźbił też łańcuchy jak naszyjnik i dał je na głowę kolumny. Wykonał następnie sto jabłek granatu i zawiesił je na tych łańcuchach. Przed miejscem świętym wzniósł te kolumny jedną z prawej strony, drugą z lewej i nadał prawej imię Jakin, lewej zaś imię Boaz. W pierwszym liście świętego Pawła apostoła do Koryntian, rozdział dziesiąty od wersetu pierwszego do rozdziału 11 wersetu pierwszego. Autor używa przykładów z historii Izraela, aby ostrzec Koryntian przed bałwochwalstwem, niemoralnością i niewiarą. Przypomina o wierności Boga, który daje wyjście z każdej pokusy, oraz o konieczności unikania wszystkiego, co mogłoby stać się zgorszeniem dla innych. Paweł kładzie nacisk na odpowiedzialność chrześcijańskiej wolności. I potrzebę postępowania na chwałę Bożą, zachęcając do naśladowania Jego przykładu, który jest zgodny z naśladowaniem Chrystusa. Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze, i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu. Wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg, polegli bowiem na pustyni. Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła pragnęli. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich według tego, co jest napisane Zasiadł lud, by jeść i pić i powstali, by się oddawać rozkoszom Nie bądźmy też rozpustnikami jak byli nimi niektórzy spośród nich i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące I nie wystawiajmy Pana na próbę jak niektórzy z nich go wystawiali i poginęli od wężów Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzało się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Pokusa nienawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg. I nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Dlatego też, najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa. Mówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Przypatrzcie się Izraelowi według ciała. Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych? Lecz cóż to znaczy? Czy może jest czymś ofiara złożona Bożkom? albo czy sam bożek jest czymś ależ właśnie to co ofiarują poganie demonom składają w ofierze a nie Bogu nie chciałbym byście mieli coś wspólnego z demonami nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości czyż jesteśmy mocniejsi od niego wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. Tak więc, wszystko, cokolwiek w jadce sprzedają, spożywajcie, niczego nie dociekając, dla spokoju sumienia. Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Jeżeli zaprosi was ktoś z niewierzących, a wy zgodzicie się przyjść. Jedzcie wszystko, co wam podadzą, nie pytając o nic, dla spokoju sumienia. A gdyby ktoś powiedział: To było złożone na ofiarę, nie jedzcie przez wzgląd na tego, który was ostrzegał, i z uwagi na sumienie. Mam na myśli sumienie nie twoje, lecz bliźniego. Bo dlaczego by czyjeś sumienie miało wyrokować o mojej wolności? Jeśli ja coś spożywam, dzięki czyniąc, to czemu mam być spotwarzany z powodu tego, za co dzięki czynię. Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla kościoła Bożego. Podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok Do usłyszenia.